Drapieżcy z przeszłości. A dlaczegoż by nie spróbować? Nareszcie konkurs dla niej. Tekst rozpoznała przecież od razu, gdy tylko speaker zaczął czytać. Solaris była tradycjonalistką. Ciągle jeszcze umiała i lubiła czytać. Ileż to godzin spędzała w Centrum Intelektualnych Zdobyczy Ludzkości, Odkrywając fascynujący zbiór ludzkich pasji i idei. Najchętniej bywała w dziale piśmiennictwa, wertując stare, przyżółkłe nieco kartki najprzeróżniejszych bestsellerów. Nie był to, wbrew obawom wielu, dział najrzadziej uczęszczany. I ten jej ulubiony poziom fantastyka, ale mniej tolkienistyka. Przede wszystkim pełne wielojęzycznych wydań półki, które nieco staroświecko nazywała Lemolandią. Wszystko, co ten pisarz i filozof kiedykolwiek i gdziekolwiek wydał, podczas ostatniej wizyty trafiła na ponad stuletnią lemowską rasę drapieżców. Zafrapował ją pełen niebywałej ironii i poczucia humoru sposób opisywania ówczesnych zdarzeń, Nieuchronnie zmierzających do chaosu, bezlitosny obraz nieznanych praprzodków. Nie ma już barier nie do przekroczenia. Wehikuły czasu są w zasięgu ręki, więc bezbrzeżne czasoprzestrzenie pokona się z łatwością. Zapragnęła zdobyć tę nagrodę. Uśmiechnęła się i włączyła teleprzekaźnik myśli. Już czuła się zwyciężczynią.